cóż się będzie działo z mostem, bo przyglądaliśmy się wizycie lekarskiej prawie, że tego mostu. Tak, zgadza się. Jesteśmy w trakcie badań dynamicznych mostu zamkowego. Badamy przyspieszenia drgań tego mostu, które pozwolą nam ocenić charakterystyki własne tej konstrukcji, a więc te podstawowe parametry, czyli częstości drgań własnych, postacie drgań własnych, tłumienie drgań własnych, a także przyspieszenia amplitudy drgań wywołane właśnie istniejącym ruchem drogowym. To pozwoli nam ocenić, czy w jakim obecnie stanie jest ten most i czy remont tego mostu jest rzeczywiście uzasadniony w obecnej sytuacji, tak? Przy obecnym stanie tego mostu, jak widzimy, też nawierzchnia tego mostu jest zdegradowana, a więc to powoduje dodatkowe efekty dynamiczne od ruchu osobowego i niekorzystnie wpływa na trwałość konstrukcji. Na czym będą się opierać te wyniki tych badań, o których Pan mówi? Jakie metody są tutaj zastosowane, tak żebyśmy chociaż pokrótce mogli naszym widzom o tym opowiedzieć? Zastosujemy złożone metody estymacyjne, dwie różne, które prowadzą do uzyskania parametrów, o których wspomniałem. I podstawą tych badań właśnie będą pomiary przyspieszeń drgań w kilkunastu punktach tego mostu, które wykonujemy po jednej i po drugiej stronie dźwigarów głównych. Panie profesorze, jak zatem patrzeć na wyniki badań, które przyjdą z tego Państwa opracowania? Będziemy odnosić się do granicznych wartości progowych, które no nie powinny być przekroczone i parametry będą, że tak powiem, w normie, no to możemy być spokojni o dalsze użytkowanie w najbliższym czasie przynajmniej tego mostu. A z Pana doświadczenia taki obiekt, bo ten przecież to już liczymy mu w setkach lata, jak powinien się zachować i czy rzeczywiście jest szansa na to, że on jeszcze w takim stanie może funkcjonować? Dokładnie, most liczy rzeczywiście 160 lat, no i tutaj te wymagania no, są bardzo wysokie, ponieważ trwałość tego mostu już jest no, zdecydowanie mniejsza, tak, niż po wybudowaniu i no, rzeczywiście tutaj musimy odnieść się do parametrów, które obecnie obowiązują współcześnie, tak, także musi spełnić ten most aktualne wymagania normowe.